Słuchajcie, zły jestem na postępowanie polityków w sprawie imigrantów arabskich. Ja się za mój kraj, za polityków wstydzę, bo uchodźcy uciekają z naszego kraju do Niemiec. To co Polska im się nie podoba, taka zła jest, za dużo imigrantów tu jest, a politycy to nic nie robią, żeby uchodźców w Polsce zatrzymać. No weźcie te obietnice wyborcze PO i PiSu. Tam w tych obietnicach dla muzułmanów nic nie ma. No bo co, obiecują ponad milion miejsc pracy. No jakiej pracy? Czy nasi nowi przyjaciele po to uciekają do Europy, żeby pracować? Przepraszam, czy ktoś mnie tu rozśmiesza? Dalej, minimalna stawka za pracę ma wynosić 12 zł na godzinę. No, czy to jest jakiś żart? Pyta się Ahmed. I ma rację, że pyta, retorycznie to robi, czyli nie oczekuje odpowiedzi i dobrze, bo i tak nie usłyszy tej odpowiedzi płynąc pod wodą w Odrze do Niemiec. W Niemczech to on za godzinę niepracowania dostanie minimum na rękę 60 zeta. To co go tu trzyma? No i gwóźdź do trumny pobytu uchodźców muzułmańskich u nas. Obiecują 500 zł na dziecko w rodzinie. 500 zł, no Ahmeda zatkało, no to ile on się będzie musiał, no tego, w sensie dzieci narobić, żeby wyjść na swoje, 30 lat? No, politycy muszą zmienić swoje podejście do imigrantów arabskich, bo żaden tu nie zostanie. I kto u nas będzie mieszkał, jak Polacy wyjadą? I taki kraj się zmarnuje. Do roboty!